Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury. W tym odcinku Luku na Kulturę zaprosimy Was na premierę spektaklu Friends z Teatru Tańca. Zajrzymy na plener archeologiczny do Wiciny i przedstawimy Wam artystkę Olgę Basole, od dekady zafascynowanej kolorowym szkłem. Zapraszamy! Te kadry otwierają taneczny spektakl Friends, autorski debiut instruktorki zielonogórskiego studia tańca Free Mind i choreografki Aleksandry Harabin. Od 12 lat prowadzi zajęcia taneczne z młodymi ludźmi i, jak mówi, zdaje sobie sprawę, z czym borykają się na co dzień. Te emocje postanowiła przełożyć na ruch. Spektakl taneczny Friends opowiada o współczesnych relacjach międzyludzkich, o tak naprawdę samotności i tęsknocie za tym, kim są właśnie, a że to są młodzi ludzie i często poddani presji, wysokim ocenom w szkole, słuchaniu jakby grona ludzi, którzy tu mówią im, co mają robić, często gubią siebie i nie wiedzą, kim są. Wcześniej tancerki trenowały w lubuskich miejscowościach, Lubsku, Nowogrodzie, Świebodzinie. W tym składzie po raz pierwszy spotkały się rok temu w Zielonej Górze i pod okiem Aleksandry Harabin zaczęły pracę nad spektaklem. Dołączyła do nich ekipa Teatru Ruchu z pracowni artystycznej Kulturka. Ta pasja też powoduje właśnie tak jak ten spektakl, który przedstawiamy, wylew różnych emocji, uczuć po prostu. Sądzę, że więcej potrafię przekazać ruchem niż słownie, zdecydowanie. Dziewczyny opowiadają w spektaklu 12 własnych historii. Przewija się w nich motyw samotności, międzyludzkich relacji i szukania tożsamości, które koniec końców prowadzą do happy endu. Tańczymy o relacjach, o przyjaźni, o miłości, o samotności, o ego i o tym, jakich ludzi spotykamy i jak na nas wpływają i o takim szukaniu siebie, bo trzeba znaleźć siebie, żeby móc poznać innych ludzi. Po premierze w lubuskim teatrze ekipa skupiona wokół spektaklu Friends pokaże go w lubuskich szkołach. Ambicją tancerek jest dotrzeć i poruszyć ludzi w swoim wieku, którzy również borykają się z samotnością i poszukują siebie. Te malownicze okolice gminy Jasień kryją prawdziwą archeologiczną perełkę – grodzisko w Wicinie. Zostało wzniesione przez ludność kultury łużyckiej we wczesnej epoce żelaza około 750 lat temu. Zostało zniszczone najazdem koczowniczego plemienia Scytów niemal 200 lat później. Paląc gród, to wyrabowali, zabrali najcenniejsze rzeczy, na pewno zabrali zwierzęta, które mogli zabrać, na pewno też i ludzi, niewolników i tak dalej. No to, co nam zostało do dzisiejszych czasów, świadczy o tym, że musiała to być co najmniej jakaś faktoria handlowa. Relikty założenia obronnego są jednym z najcenniejszych zabytków archeologicznych na terenie Polski. Odkryli je niemieccy archeolodzy w latach 20. XX wieku. Gmina Jasień, która dziś zarządza ponad 36-hektarowym terenem, ma ambicje zrekonstruować grodzisko. Na razie organizuje tu plenery archeologiczne. Chcielibyśmy, aby tutaj docelowo przez cały rok można było organizować różne plenery, ale także i warsztaty z tamtych lat. Myślę, że to dobry kierunek. Bardzo nam na tym zależy, ponieważ to są najstarsze wykopaliska w Polsce. Środowisko archeologów żywo interesuje się tematem, turyści też coraz bardziej. Podczas plenerów można cofnąć się w czasie. Regionalne Centrum Animacji Kultury po raz drugi wspiera organizację pleneru archeologicznego. Cieszymy się, że właśnie również mamy i takich partnerów, którzy działają w małych miejscowościach, właśnie w takich jak Wicina. Na tereny dawnego grodziska zaglądają okoliczni mieszkańcy, a wśród nich gwiazdy, jak wokalistka Ewelina Flinta, która również czuje klimat dawnych obyczajów. Zdarzyło mi się być rzeczywiście na pierwszym plenerze. Był taki malutki, skromny, ale już było uroczo pięknie. Każdy dał swoje serce, dołożył się też ciężką pracą. To jest czwarty plener.
i widzę, że się naprawdę rozwija niesamowicie. Muzycznie na plenerze cofamy się może nie aż przed naszą erę, ale do średniowiecza i renesansu. Wystąpiliśmy dziś z repertuarem głównie średniowiecznym, ale również i wczesnorenesansowym. Pieśni zarówno pieśni, jak i tańce. Również europejskie, również polskie, ale również i bliskowschodnie. Zespół muzyki dawnej i folkowej Radnyna przyjechał z Pruszcza Gdańskiego. Muzycy śpiewają w 6 językach i mają na koncie ponad 300 koncertów. Między innymi podczas największych imprez historycznych i rekonstrukcyjnych w Polsce i za granicą. W Wicinie nie zabrakło również naszych rodzimych zespołów jak Kalina. Śpiewamy takie stare pieśni tradycyjne, folkowe i dzisiaj właśnie taki szeroki repertuar tych pieśni tutaj pokażemy. Od pieśni góralskich po takie pieśni także związane z naszym województwem. Na kolejnym plenerze widzimy się za rok i liczymy, że następnym razem oprócz humorów dopisze pogoda. Z wykształcenia chemiczka, z powołania plastyczka pracująca w kolorowym szkle. Urodziła się w Rosji, miłość przywiodła ją do Polski. Dzięki umiejętnościom i kontaktom biznesowym żyje z pasji. W jej międzynarodowej pracowni w Zielonej Górze pracuje Polka i Francuz. Poznajcie Olgę Basolę. Do Polski ja się przeprowadziła z powodu miłości. Co może ściągnąć kobietę z Uralu? 4,5 tysięcy kilometrów przejechałam ze swoją wielką miłością. On jest oczywiście Polakiem, pochodzi z Zielonej Góry. No i tak się znalazłam w Polsce. Naprawdę nasza mentalność, poczucie humoru, podejście do życia jest bardzo, bardzo podobne, zbliżone. Więc dlatego ja się czuję zupełnie komfortowo. Polacy bardziej lubią po prostu upiększać swój dom. My tu mamy mnóstwo prac związanych właśnie z jakimiś małymi prezentami, jakimiś kwiatuszyczkami, ptaszuliczkami. Tu jest tak dużo jarmarków, tu jest tak kwitnie po prostu ceramika w Polsce, więc powiedzmy taka sztuka użytkowa w Polsce jest moim zdaniem bardziej rozwinięta. Miałam 11 lat, przyszło mnie do głowy. Zaczęli pytać w szkole, co chcecie robić w swoim życiu. Ja wymyśliła, że ja chcę robić coś takiego, że ja chcę, żeby ludzie byli piękni. Po prostu chcę, żeby ludzie pięknie wyglądali i pięknie żyli. Życie poukładało się tak, że w wieku 33 lat dosłownie od nowa wróciłam do tego pytania, co ja chcę robić w tym życiu. I miałam w jednym momencie, odpoczywałam pięknie nad Morzem Śródziemnym, miałam olśnienie. I w jednym momencie, w jedną sekundę nagle zobaczyła wokół siebie świat w kolorowym szkle. Pierwsze wykształcenie jest moje, ja jestem chemikiem, dlatego jest miała to zrozumieć, co się dzieje w piecu, co się dzieje w ogóle w szkle, jak te procesy przebiegają. Natomiast stwierdziłam, no dobra, ja chcę zająć czymś, co jest we wnętrzach ludzi. I pracowałam w jednej pracowni prawie za darmo, za mycie podłogów, patrzyłam, jak oni składają te witraże, jak oni to robią. Się nauczyłam i zaczęłam w domu, w jednym ze swoich pokojów, składać malusieńkie rzeczy. Miałam ten wielki, gigantyczny plus, może który wielu z artystów niestety nie mają, ja miałam znajomość w środowisku biznesowym. Na pierwszej swojej prezentacji zdobyłam klientów na lampy, na wielkie, piękne upominki i stwierdziłam, otwieram pracownię. I tak się zaczęła moja przygoda, która trwa w tym roku 10 lat. Dla mnie te tematy rośliny, przyrody, nawet nie przywiązane do niczego, są najbardziej ulubione w pracy. Jeżeli naprawdę pogłębiać się, ile jesteśmy różni, ile jesteśmy cudowni, co my mamy, co my potrafimy zrobić, to właśnie bardziej mi na to zależy, żeby w sztuce pokazać jakiś piękny człowiek. Pracownia działa jako jednostka biznesowa. Ja mam piękną ekipę, ja mam utalentowaną Justynę przede wszystkim, która jest po prostu moimi rękami, bo ja zazwyczaj jestem głową. W tym roku dołączy się do nas Jonathan jeszcze. On jest Francuzem z pochodzenia, przyjechał do nas, bo szukał, chciał zostać się nauczyć temu sztuki, no i przyjechał do nas. Działamy tak naprawdę na co dzień. To jest taka, mimo że to jest twórczość, to jest nasza codzienna praca. Mamy to szczęście. Szkło nie wybacza
jakichś takich niepozytywnych nastrojów zaczyna pękać w rękach. Szkło nie wybacza jakichś durnych myśli i kłótni. Jak się pokłócimy, to nam jeden raz w ogóle szyba spadła. Coś się spieszyli i coś jakoś tam nam nie wyszło. I dlatego zawsze mówimy, jak masz niedobry humor, jak czujesz się niedobrze, zostań w domu. Przyjdź do szkła następnym razem. Ja mam dużo tych marzeń, za którymi sięgam po kolei. Marzy się mi się wielka pracownia, w której jest wielki piec, duży piec, nawet kilka lepiej. Marzy mi się, żeby miała do roboty, do pracy 5 ludzi po prostu, no takich pracowników, bo każdy człowiek jest co innego. W każdym próbuje znaleźć to, w czym on jest najlepszy. Marzy mi się rzeczywiście, żeby otworzyć może w Zielonej Górze chociażby mikrogalerię, ale rzeczywiście przy pracowni. Marzy mi się wielka wystawa moja, żeby w końcu znaleźć czas, miejsce, siły na to, żeby zorganizować i pokazać. Chcę się rozwijać dalej.